znaczy oburzyłem i nie musisz się bać. Chyba mi wypłoszyli tego strachu. A teatr, który tu widzimy, to jest teatr tradycyjny, teatr wędrowny, teatr pacynkowy. Taki teatr od wielu stuleci cieszył dzieci na jarmarkach, na ulicach, bo to jest teatr też plenerowy. Bohaterowie są pacynkami, lalki są pacynkami. I ten teatr powstał wskutek projektu badawczego. Też uzyskaliśmy grant z Ministerstwa Kultury na to, żeby przeprowadzić badania, jak to się działo. Oczywiście takie badania są niemożliwe bez udziału widzów, czyli najmłodszych dzieci, które mają największy wpływ na to, co się dzieje, bo pod wpływem ich odbioru my tutaj modyfikujemy scenariusz, modyfikujemy zdarzenia i czynimy to coraz bardziej doskonałym po to, żeby to służyło młodemu widzowi, dawało wiele radości i wiele emocji, bo o te emocje głównie w teatrze chodzi, a że one były wielkie i autentyczne, to można było widzieć tutaj na widowni. Teatr Akademia Wyobraźni, czyli teatr, który reprezentuję, właśnie takimi badaniami się zajmuje. Oprócz teatru jarmarcznego, teatru pacynkowego, badaliśmy także teatr domowy, teatr czeski. O! Dzień dobry panu! Nie widział pan gdzieś tu stracha? Ja góry. Nie boję się mnie? Nie boję się. Proszę mi tylko powiedzieć, gdzie jest strach. Zapytuję powtórę, nie boisz się mnie? Wie pan co, jeżeli się boję, to tylko pana zdrowie. Strasznie się blać, dziadku. Za góry, po trzykroć zapytuję. Nie boisz się mnie? Nie boję się, tylko może jest na sali lekarz. Trzeba temu choremu udzielić pomocy. Pan jest strasznie blady. Kim pan jest? Ja jestem duchem króla Rumbula pierwszego. Pacynka jest przede wszystkim lalką niezwykle dynamiczną. Ona ma niezwykłą łatwość pojawiania się, znikania, co służy wartkiej akcji. Wartka akcja służy dowcipowi, a ten dowcip bardzo często jest kierowany również dla dorosłych. W ten sposób mamy taki teatr familijny, w którym aluzje, których niekoniecznie dzieci rozumieją, ale z kolei one bawią dorosłych. Natomiast dzieci śledzą akcje, więc tradycyjnie taki teatr od stuleci bawił i dorosłych, i dzieci. I jest to generalnie możliwe dzięki temu właśnie, że pacynka jest taką lalką, niezwykle ruchliwą, łatwą też do zmienienia i łatwo jest jednemu aktorowi też taką lalką operować, ponieważ jeden aktor ma dwie ręce i szybkie zmiany lalek, szybkie zmiany akcji umożliwiają to, że cały czas coś się dzieje, cały czas jest jakaś akcja. Jest to niezwykle wciągające dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dzisiejszy spektakl teatralny przeznaczony dla dzieci jest takim spektaklem wieńczącym zajęcia feryjne w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. W normalnym czasie wokół szkoły zapraszamy dzieci do udziału w sekcjach tematycznych. To jest sekcja artystyczna, sekcja muzyczna z podsekcjami śpiewu, nauki gry na keyboardzie i na gitarze, sekcji tanecznej dla maluchów w wieku przedszkolnym i dla starszych dzieci. Od marca zapraszamy również do sekcji teatralnej. Tutaj dzisiaj będą też warsztaty właśnie teatralne dla dzieci i tym zaczniemy sekcję teatralną w Gminnym Centrum. Następnie kolejną sekcją, którą otworzymy od marca, jest sekcja szachowa, też dla najmłodszych. I całą ofertę wzbogacamy o coraz to nowsze zajęcia, żeby maluchów i dzieci starsze też przyciągnąć do Gminnego Centrum, żeby wiedziały, że mają też swoje miejsce w kulturze w swojej gminie.